Cześć! I na początek znowu wspomnienie o Tomku Beksińskim. Tą grupę również bardzo lubiał i puszczał ją w swoich audycjach. Witam serdecznie w 220 odcinku mojej serii, której to bohaterem jest grupa Visage. O ile zdążyłem się zorientować, w epoce winylu wyszły trzy płyty zespołu Visage. Z tych trzech pokażę Wam dwie. I tą najważniejszą. Debiutancki album grupy Visage, zatytułowany po prostu Visage, wydany w roku 1980 i ich wielki przebój na tej płycie Fade to Grey, który do tej pory we mnie powoduje tak zwane szybsze bicie serca. Mamy przeciekawą wkładkę z wizerunkiem wokalisty nieżyjącego już Steve'a Strange'a. Tył okładki, no i wydanie Polydoru numer 2391 484. To klasyka gatunku New Romantic. Zresztą, tak jak mówię, to jest dla mnie absolutnie kultowy album. Nie tylko ze względu na Fade to Grey, który jest nagrany tutaj w świetnej wersji. Mam również maxi single 12-calowy z tym nagraniem. Lubię ten utwór. Oprócz tego mamy tutaj również no, Visage, czyli utwór, który ma identyczny tytuł jak nazwa zespołu. Natomiast drugą płytę grupy Visage mam w przeciekawym wydaniu. Płyta The Anvil 2391 541, wydana w roku 1982. To jest, tutaj mamy jakąś zlatnę, czyli to jest wydanie oczywiście na Polydorze, ale to jest wydanie Sokoi, czyli to jest jugosłowiańskie. To jest jugosłowiański Polydor. 2391 541. No moi drodzy, 222 1284. Słuchajcie, tutaj już ta płyta to już jest naprawdę pozostałość po tym, jakim wielkim sukcesem okazał się debiutancki album grupy Visage.